Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie oddziału banku BGŻ w Gostyninie. Początki banku należy wiązać z Polskim Bankiem Rolnym, który powstał w 1919 roku w Warszawie. Bank Gospodarki Żywnościowej powstał w 1975 roku w wyniku połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Państwowego Banku Rolnego. Bardzo ważnym rokiem w historii banku był rok 1994, w którym został on przekształcony w spółkę akcyjną. Obecnie najwięksi akcjonariusze banku to Rabobank, Skarb Państwa oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Na dzisiejszej uroczystości obecny był prezes zarządu BGŻ Jacek Bartkiewicz, starosta gostyniński Jan Baranowski oraz Jan Kazimierz Krzewicki, wójt gminy Gostynin. Proszę Państwa, ja nazywam się Halina Moczkaja, jestem dyrektorem mikrosieci Kupno. Oddział w Gostyninie jest naszym drugim oddziałem, który otwieramy. Bardzo się cieszę z tego powodu, że wreszcie mogliśmy zaistnieć na rynku gostynińskim, ponieważ rynek gostyniński jest dla nas niezwykle interesujący. Jesteśmy bankiem, który zajmuje się obsługą sektora agro, w uzupełnieniu również sektora non-agro, ale mamy nadzieję, że tutaj klienci, którzy w tej chwili prowadzą działalność na tym terenie, będą mogli skorzystać z usług naszego banku. Chciałam również bardzo serdecznie Państwu przedstawić Pana Prezesa Jacka Bartkiewicza, Prezesa Zarządu, Pana Jaromira Jędrasa, Dyrektora Regionu Centralnego. Z czym przychodzicie do Gostynina? My chcemy być bliżej naszych klientów przede wszystkim, bo do tej pory było tak, że musieli niektórzy klienci podróżować do Kutna albo do Płocka, a będąc w Gostyninie jesteśmy bliżej nich. Zresztą to jest nasza strategia, bycia bliżej lokalnych społeczności, bliżej naszych klientów, a ponieważ spora grupa tych klientów to są rolnicy, to w najbliższym mieście powiatowym BGŻ musi być. No właśnie, BGŻ coś kojarzy mi się z bankiem spółdzielczym też, co? No kiedyś mieliśmy wspólne, byliśmy razem. Dzisiaj jest, tak się historia ułożyła, że banki spółdzielcze wybrały drogę rozwoju samodzielnego, co nie znaczy, że w wielu przypadkach nie spotykamy się. Jak pan myśli, przyjmie się ten bank na terenie miasta Gostynina i gminy Gostynina? Patrząc po pierwsze... Pewnie na gminie też wam zależy. No całej gminie, całym powiecie. Muszę powiedzieć, że patrząc po wynikach pierwszego miesiąca, widać, że tak. Załoga się stara. Załoga jest ambitna, a i nasza propozycja jest, myślę, trafiająca do wszystkich segmentów klientów. W tej chwili już otworzone jest e-konto w banku. Również można przez internet załatwić wszystkie sprawy związane z płatnościami i tak dalej. Dokładnie tak. IBGŻ, czyli internetowa obsługa zarówno transakcji, jak i sprzedaży jest czynna. Mamy do dyspozycji klientów także nowoczesny kontakt center, czyli przez telefon można z bankiem... Nie tylko przychodzić fizycznie, ale można to również przez internet. Internet, telefon, bankomat, to są te tak zwane wirtualne możliwości spotkania się z bankiem. Plany, które zlecono nam już na pierwszy miesiąc, czyli na sierpień, zostały wykonane w 200%. Także mam nadzieję, że dobrze będziemy się komponować w społeczności tutaj lokalnej, że będziecie Państwo korzystać z naszych usług i że pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w oddziale, spełnią Państwa oczekiwania i będą budować długoterminowe relacje. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wójt gminy Gostynin Jan Kazimierz Krzewicki, starosta gostyniński Jan Baranowski oraz prezes zarządu BGŻ Jacek Bartkiewicz. Hop. Placówkę poświęcił proboszcz parafii świętego Marcina Ryszard Kruszewski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Jezus Chrystus ukazał wielką godność pracy, będąc słowem Ojca, które stało się ciałem, dopuścił, aby Go nazywano Synem Cieśli. Własnymi rękami z pokorą wykonywał różne prace rzemieślnicze, poprzez które usunął przekleństwo ciążące na ludzkiej pracy po grzechu pierworodnym i uczynił pracę źródłem błogosławieństwa. Prośmy więc Boga o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy pracują w
tym Banku Gospodarki Żywnościowej w Gostyninie i wszystkich, którzy będą z tej pracy korzystać. Bóg, dobry Ojciec, który nakazał, aby człowiek miłował swego bliźniego i aby brat we wszystkim wspomagał brata, niech łaskawie spogląda na was i na wszystkich, którzy tu będą przychodzić, a was wszystkich tutaj obecnych i to pomieszczenie, ten zakład pracy dla dobra społeczności tutejszej, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapraszam serdecznie pana prezesa Jacka Bartwicza, prezesa zarządu Banku BGŻ. O zabranie głosu. Bank BGŻ, jak państwo to widzieli na filmie, jakby ja bym tak łączył sobie trzy istotne cechy, które powinna cechować instytucja finansowa. Po pierwsze, jesteśmy bankiem z tradycjami. To można powiedzieć, co nas różni od wielu instytucji, które dopiero powstały po okresie transformacji. BGŻ ma swoje 35 lat, a wspólnie z ojcem, z bankiem rolnym już ponad 90. Jesteśmy instytucją stabilną, ponieważ w tych dzisiejszych trudnych czasach ta stabilność, myślę, że dla klientów powinna być też istotnym wyznacznikiem jakości instytucji finansowej, bo jak wiemy, ten kryzys w ostatnich latach mocno nadszarpnął w wielu przypadkach reputację instytucji finansowych. Stabilną dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo stabilnych i dobrych akcjonariuszy, ponieważ Rabobank, o którym była mowa, uznawany jest za najbezpieczniejszy bank na świecie o najwyższym ratingu wiarygodności, czyli jest to instytucja, która ma najlepszą opinię wśród klienteli świata. Po drugie, mamy w akcjonariacie Polskie Państwo, co jest jeszcze drugim istotnym elementem wskazującym na tą stabilność banku jako instytucji finansowej. I po trzecie, jesteśmy instytucją konkurencyjną, czyli mając w plecaku naszą historię i doświadczenie, przede wszystkim banku wyspecjalizowanego w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej, mamy dzisiaj ofertę dla wszystkich grup klientów, od klientów indywidualnych poprzez małych przedsiębiorców, średnie firmy, jak i duże korporacje. Czyli mamy ofertę dla każdej z tych grup klientowskich i ofertę konkurencyjną, to znaczy niczym nie różniącą się od konkurencyjnych ofert innych banków, a w sektorze finansowania rolnictwa myślę, że mamy pozycję lidera nie tylko dlatego, że mamy największą liczbę klientów, ale także, że nasze produkty i nasze rozwiązania stanowią pewien wyznacznik trendów nowoczesności na rynku i tego, co można zaproponować rolnikowi czy przedsiębiorstwu przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie wsparcia finansowego. Załoga gostynińskiego oddziału BGŻ składa się z 4 osób. Dyrektorem placówki jest Renata Gajewska. Operacyjnie oddział został otwarty z dniem 9 sierpnia tego roku. Zapytałem prezesa, czy nie za późno, bo 35 lat już bank istnieje, a po 35 latach jest w Gostyni, bo wcześniej najbliżej zajmie się Płock i Kutno. Zdecydowanie tak, natomiast jeżeli odpowiadając na pana pytanie, czy za późno, myślę, że nie, bo to jest czas na zmiany w banku. Bank na chwilę obecną stawia na otwieranie małych placówek, które mają być dostępne dla dużej rzeszy klientów. Czy jesteście konkurencyjni, może takie pytanie? Ja myślę, że z samej konkurencji jako takiej dla naszych klientów mogą wynikać tylko i wyłącznie same korzyści, tak? Bo no, mamy te czasy takie, że na rynku finansowym trzeba o klienta zawalczyć i zadbać o niego przede wszystkim. Natomiast nie sądzę, żeby konkurencją dla banku BGŻ mogły być jakieś agencje finansowe. Oddział jest
zlokalizowany przy samym rynku w Gostyninie, dokładny adres ulica Rynek 10. Czyli co, zapraszamy do współpracy? Serdecznie do zapraszamy rachunku. Wszystkich mieszkańców powiatu gostyńskiego. Do zakładania rachunku? Również.